Dzisiaj inaugurujemy akcję Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Wraz z Instytutem Transportu Samochodowego i znakomitymi partnerami zachęcamy wszystkich kierowców nad pochyleniem się nad problemem, który na polskich drogach występuje. Jest to bardzo często nieprawidłowy stan świateł, który dość często trudno samemu ocenić. Dlatego w najbliższe weekendy będzie można bezpłatnie sprawdzić stan swojego oświetlenia, skorygować go. Będą też prowadzone działania kontrolno-prewencyjne zarówno przez policjantów ruchu drogowego, jak i inspektorów też transportu drogowego. Ta akcja jest skierowana przede wszystkim do tych kierowców, którzy na co dzień nie mają czasu zastanowić się nad tym, jak ważne jest to oświetlenie, a policyjne statystyki pokazują wyraźnie, że w październiku tych ofiar w zeszłym roku było najwięcej, a pora wcześnie zbliżającego się zmroku powoduje to, że te światła mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. Dlatego zależy nam szczególnie na tym, żeby o tym bezpieczeństwie jak najwięcej mówić i o tym, jakie znaczenie te światła mają dla wszystkich kierowców i innych uczestników ruchu drogowego. Piąta edycja ogólnopolskiej kampanii pod nazwą Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Jest to kampania zainaugurowana przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz Instytut Transportu Samochodowego. Kierowcy bezpłatnie będą mogli zweryfikować stan oświetlenia swoich pojazdów na stacjach funkcjonujących pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego oraz zrzeszonych w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów i Polskim Związku Motorowym. Dodatkowo kampania będzie prowadzona na Stacji Kontroli Pojazdów Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz Instytutu Transportu Samochodowego przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie. Warto podkreślić, że w tym roku udało nam się zgromadzić rekordowo dużą liczbę stacji partnerskich, bo ponad 1200. Dokładna lista stacji kontroli pojazdów biorąca udział w kampanii Twoje światła, nasze bezpieczeństwo znajdować się będzie na stronie organizatorów, na stronie policja.pl, na stronie its.waw.pl oraz na stronach partnerów wydarzenia. To jest na stronie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Polskiego Związku Motorowego oraz na stronie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz na stronach firm Screen Network oraz platformie Janosik.